Pickles. Lecimy. Let's go. Musimy się pokazać. Straszna misja. Dobra. Widzimy się później. Dobra, idziemy na zakupy. Przez park, zawsze przez park, na skróty, nie? Zawsze, całe życie na skróty. Zobaczcie, jaka ona jest mała. Ledwo mnie widać, będę skakać, nie? Tu jest park, psi park to się nazywa. Psi park. Bo tu wszyscy z psami chodzą. Ale my nie chodzimy, ponieważ nasz pies, jak chodzi za często do parku, to później jest chory. Jest chory, bo się naje wszystkiego. Nie naje się, roznoszą różne choroby, powącha coś i przyniesie do chaty i trzecia rano i ona piszczy, bo kupuje się. Matka, jak idzie pas. Na ludzie, wiesz, o co chodzi. Na dobra, urlop. Widzimy się w sklepie. Co bierzesz? Kapustę bierzemy i teraz musimy iść po kiszoną, ale byliśmy wczoraj w polskim sklepie i nie wzięliśmy kapusty polskiej, tylko będziemy musieli kupić tą. Ona kiszoną. Ona trochę taka lipna jest, nie? Taka jest lipa, taka jakby stara przekiszuna z piwnicy była. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w markecie Rewe w Niemczech, niedaleko Hamburga, jakby ktoś nas nie znał. I lecimy zakupy. Co tu bierzesz? Do bigosu oczywiście śliwki suszone i powinna być gruba, ostra śliwowica, ale no nie mamy takiej. Ostra rzeczy. Śliwowica? O, do bigosu śliwowicy się dodaje, taką rozkminami naszą teraz. Do bigosu prawdziwego, kiełbasa taka. Co to, że słyszałeś? Na przykład z dzika taki bigos, że chłopie bebek rozwalony. Jest wszystko. Jest wszystko. Aha, bo to jesteś druga w kolejce? Tak, jestem druga w kolejce, ale ogólnie źle stoję, bo powinnam stać przy mięsie, no ale już nie będę chamska się pakowywać. Weźmiemy tą. Czekaj, nie. No ale tu masz kapustę kiszoną. Nie tą. Czemu w takiej puszce? Ona jest dobra. Nie, i weźmiemy inną, bo wolałabym w słoiku. Droższa tu jest fajna. Jest dobra, jest nie. Lepsza. Ja bym wzięła w słoiku lepsza, nie w takim puszce. Puszka jest rakotwórcza. Dobra, to przy niej, co ty robisz ten bigos? Ona robi ten bigos. Nie, on będzie kroił. Czemu patrzysz tu? Ja ci mówię, tu patrz. Tu jest kamera. Nie nauczysz kobiety. A ja sam tam patrzę, wiesz? Co, piesku? Leżysz sobie? Co robisz? Piję kawkę, szybka kawka. No, może nie szybka, ale kawka przed i zaraz się bierzemy za bigosik. Zobaczcie, jaki jest Ewy zajebisty youtuber, nie? Patrzcie to. Daj spokój, nie umiem szyć. To wyrzuć, takie skarpety się wyrzuca. Wyrzuciłbyś mi. Takie coś to się wyrzuca, tam nie ma co szyć. Tam nie ma co szyć. Mam za długie palce. Człowieku, a drugi pokaż drugi. Drugi palec. Pokaż drugą nogę. Drugi palec mam duszy, nie. Mam włosy, nie. Dobra, szybka kawka. I elo. I bierzemy się za bigos. Także zaczyna, a tu jest. Tu jest kiszona kapusta. Tu jest, mamy kiszoną kapustę. A ja muszę usiąść, bo mnie w kamerze nie widać. Kapustę normalną. Co mam ty robić? Będziesz kroił kapustę i kupiliśmy ładny kawałeczek parkubeczki. Mam na... No świeża, zaraz ją... No taka, wiesz, ci powiem, że... Trzeba szybko ją zrobić, bo jutro już może być ciężko. I kiełbaska śląska też kupiliśmy wczoraj w polskim sklepie. I oczywiście stary się oburzył, ale dodamy troszeczkę śliwek, ja dodam. Troszeczkę śliwek suszonych, wiesz, to nada bardzo fajny smak. Trzeba rzucić, nie? Myślę, że zaczniesz kroić od kapustę, bo ty masz więcej siły. I podgotujemy najpierw kapustę tą kiszoną, wiesz, muszę ją otworzyć. Musisz ty otworzyć, ale ja nie umiem otworzyć. Teraz sprawdzenie sił. Miała nie być przeklinania, nie? Ona nie będzie taka dobra, wiesz? Nie jest taka zła, ale twój kwaśna. O Jezu. Czyli trzeba ją troszeczkę przepukać. Kroimy kapustę. Ale ja myślę, że nie możesz takich grubych kroić. Może być troszeczkę cieńsze. Czyli nawet... jak? No takie cieńsze musisz pokroić. Nie, ja będę kroiła mięso w kostkę. Jakie cieńsze? Cienkie. Takie, bo powinna być środkownica, nie ma środkownicy, wiecie? To jest właśnie ten problem, że czasami jak człowiek coś gotuje, to później nie ma takich różnych rzeczy, które naprawdę niby nie są potrzebne, ale jak dochodzi co do czego, to jednak by się przydało. I tak to właśnie nie wiem, czy to wygląda. Życie, czy nie? Takie życie jest właśnie bardzo...
Ale ty kroisz, no ja nie będę tego kroiła. Co powiedziałeś, że ty lepiej? Nie. W ogóle nóż jest bardzo tępy. No daj to oszczenie. Naoszczymy nóż. Nóż się ostrzy. Robiłaś kiedyś ostatnio bigos? Nie. No to już widzę ten bigos. Bigos będzie bardzo dobry, mówię ci. Dobra, jest naoszczone. Lecimy. Ale umyj to. Zobacz, umyłem. Czarne się zrobi. Nie umyłeś, no zobacz, czarna kapusta się zrobiła. To umyj. O Boże. Ja jestem, ja w kuchni się nie znam. Co robisz teraz? Kroję karkóweczkę, ładną karkówkę dostałam. Jest troszeczkę tuś, taka tuściutka. Ładną, przed chwilą mówiłaś, że śmierdzi. No nie, no ale taka nie jest od razu, że śmierdzi. No nie powiedziałam, że śmierdzi. Wiecie co, muszę wam powiedzieć, że kiedy przyjechałam do Niemiec i poszukaliśmy to mieszkanie, to pierwsze co mnie przeraziło, to jest kuchnia. Przeraziła mnie ta kuchnia, wielkość tej kuchni, tu naprawdę zmieści się tylko jedna i wyłącznie osoba. Ja nie wiem, to jest przystosowane do tego, żeby zjeść i nie wiem, czy... Nie iść do roboty? I iść do pracy i koniec, i wyżywić się na mieście. Może by człowiek tu nawet nie ma miejsca, żeby jakieś garki pochować, naprawdę. Przerażenie. I w większości tutaj, w naszej miasteczku, jak tutaj koleżanki mieszkają, to w większości te kuchnie tak właśnie wyglądają. One są maleńkie strasznie. I tak... To jest przykre, bo mam ochotę kupić sobie gary, a nie mam gdzie ich trzymać. I możecie zobaczyć, co stoi już na szafkach. Wszystko. I biorąc pod uwagę, że po pokojach też są pochowane gary. Ładna opcja, nie? Tragedia. No, ale nic człowiek nie zrobi. Tak trzeba żyć. Tak jest, na razie i tak będzie. I tam mamy o piwko zero, stoi. Ale już nie będę pokazywał. Tam bardzo tępe noże. To jest tragedia. To trzeba było dać do naoszczenia. Zaraz naoszczę, a tam co się robi? Tam się z tyłu gotuje kapusta kiszona już. Dobra, ale ja muszę... Dawno nie robiliśmy bigosu, dawno. O Jezus, nie robiliśmy bigosu, bo... Parę lat. Parę lat, no bo my nie robimy. No ja nie robię ogólnie bigosu, bo tak nie za bardzo... Dobra, muszę pokroić tą kapustę. No właśnie, bo kapusta już powinna się dawno gotować. Wszystko się ładnie smaży. Mięso partiami. Partiami? Musi być partiami. Okej. Koalicji trochę. Ja mogę iść stąd już, nie? Skąd? Dlaczego? No nie wiem, pograć sobie albo coś porobić. Nie, no i tak właśnie jest gotowanie. Tak właśnie jest z mężczyznami. Pokroił kapustę, ręce go bolą i wychodzi. No co ja mam to robić? Nie, dlaczego? To był twój pomysł, Bigos. No ty powinieneś stać w fartuchu i smażyć, a nie w najlepszej bluzce. A później Ewa, mam wszystko przetłuszczone i wypiesz. Że mój pomysł to nie znaczy, że ja wykonam. To jest mój pomysł, a wykonanie będzie... Inne we. Nie, proszę, żebyś tu mi został, chociaż wspierał mnie duchowo, nalał mi wody, bo kabanosika podał. O, kapki bym się napił. Bułeczkę zrobił też. Teraz trzeba iść troszeczkę zmotywować innych członków rodziny, bo jeden członek rodziny nie załatwia się w toalecie, musi wyjść na dwór. Po prostu uwaga, to będzie jazda, nie? Dzisiejsi nastolatkowie... Franek, prosiłam cię, żebyś się ubrał i poszedł. Mówię do ciebie, słyszysz? No to chodź dalej, Ania czeka. No ale możesz zrobić pauzę. No nie da się pauzy robić. Jak się nie da zrobić pauzy? Nie da się zrobić pauzy, bo jest online. No to co z tego, to można zrobić. No to wiesz jak to jest, nie? Nie wiem. Dalej, koleżko, trzeba ogadrać się. On nawet był miły. Nawet był miły, nie? Ty też pauzę zrób i dalej. A ty możesz zrobić pauzę u siebie? Następna na kąpień. Co? Ale jak kłamią, jestem bumerem, nie wiem, kłamią, czy nie, kłamią, kłamią. Dzisiejsi nastolatkowie są bardzo kłamliwymi osobami. To jest przyszłość naszego narodu. Nie. Dobra, ja muszę odpocząć trochę. Tu jest kiełba. Nie, Radek, nie możesz odpocząć, bo jeszcze cebulę, czosnek, wszystko trzeba... Cebulę prawie obrałem już. Nie obrałeś, bo pokroiłeś aż żenada. To jest takie małe, że to zginie bigos. To ma być treściwe żarcie, porządne, że nawet ci pyry nie są potrzebne, bo jak jest bigos, to wystarczy. No będzie takie. Czas na kawusie. Właśnie czekam, miałem najgorsza czynność w tym wszystkim. Czyli jako? Czyli muszę pomyć naczynia.
Ktoś musi. Jest podział w kuchni. Jest szef kuchni i jest pomocnik kuchenny. Bardzo źle się z tym czuję, ponieważ mycie naczyń jest bardzo złą opcją. Wszystko łączę, przyprawiam, smakuję. Jakoś to wszystko logicznie trzeba połączyć i no, ktoś musi jednak wykonywać takie czynności typu mycie naczyń, sprzątanie, ogarnianie szmatką i połowę rzucać. Ja jestem typowym szefem kuchni, ja się nadaję na to, żeby być szefem. A ja jestem typowym, że właśnie nic nie robię. Właśnie odbieraczem ziemniaków właśnie, no i na ziemię. No na ziemię to cukier tylko jest, będziemy przecież odkurzać. A to się podprzyklei i zaniosę do pokoju, no troszeczkę wiesz. To się będzie odkurzać przecież jeszcze dzisiaj na cukier. Już pachnie, czuję bigos. Rozumiesz to? Czuję już bigos. Mieszaliśmy dwie kapusty, zwykłą i tą kiszoną. Mięso jest dodane, kiełbasa się smaży. Tu mam o, cebulkę i czosnek jeszcze będzie dodawana też. A ogólnie to w tym filmiku nie chodzi o przepis, ale. No jaja! Co? Nie dodaliśmy boczku. Ale specjalnie kupiliśmy boczek, taki wielki. W polskim sklepie kupiony boczek i niedodany. Zamroż pół. Pół będę sobie jadł, nie? A może byśmy zrobili też carbonarę? Boczek, wiesz, makaron. To już dzisiaj nie rób tego. No nie dzisiaj, ale jest plan, ale zamrożę pół. Bo to szkoda, nie? Zamroż pół, bo to nie do zjedzenia jest. Bo stary, później cholesterol taki, że ciężko. Ładne. Bardzo ładny boczek jest, no. Pyszczutki? Fajnie, właśnie, bo carbonara była bardzo dobra z tego. To jest polski boczek, nie? Parzony. Parzony, no. Dobra, czas na fajeczkę chyba. Na tą paczkę Magda Gessler wywaliłaby mnie przez okno. Trochę luziku. W oczekiwaniu na bigos zjadą sobie polskiego wafelka. I to są właśnie te momenty, gdzie człowiek tęskni. Kiedyś w Polsce, jak mieszkaliśmy, znaczy jak ja byłam, to na przykład kiełbasy śląskiej, to ja to, o może z grilla, ale tak na surowo, tak to chleb to nie. A dzisiaj człowiek jedzie do polskiego sklepu, jak widzi kiełbasę śląską, to aż się trzęsie. Mm. Normalnie na chleb, musztardka, wiesz o co chodzi. I wafelek. Niemieckie słodycze są dobre, ale jednak wiesz, taki wafelek princeska. Ty najpierw mówisz o śląskiej, a później, że niemieckie słodycze są dobre. O czym ty mówisz w ogóle? O wszystkim. Trzy tematy na raz? Jak ja mam cię rozumieć? Tu mnie widzowie zrozumieją. Zawsze jest to samo. Zawsze. Zawsze jest to samo, bo poruszasz tak samo, rozmawiasz ze swoją mamą i to samo jest. No ale ja, ona mnie rozumie. Ja później nie rozumiem nic. Ej, brudna jestem, co? Od tego bigosu widzisz? No, jestem kobieta pracująca, żadnej pracy nie ma. Ciekawe jak będzie smakował ten bigos. Będziemy próbować do filmu? Oczywiście. Zjemy sobie z bułeczką. Papierków nie chcę się strudzić. Dzisiaj ładna pogoda, tak jak wczoraj, nie? Trzeba będzie wyjść. Październik jest, ale w bluzie można chodzić. Fajnie jest. 15 jest? 15 stopni? Dzisiaj. Cały tydzień padało. Cały tydzień było zimno, nie? Ciężka sprawa. No i co? No i mamy urlop. Princesa jest, wiesz, o co chodzi, ziomusi? Dobra. Orzechowa! Nikogo nie ma? Wszyscy w robocie? Na ręcie, a nie w robocie tu. Na ręcie, na socjalu. Nie, na ręcie, bo tu starsze osoby mieszkają. Bardziej. Niż takie pracujące, jak pracujące to są w pracy, ale to przeważnie starsze osoby. No, no. Takie osiedle, taka miejscowość ogólnie. Bigos się dusi. Także. Trzeba dodać soku pomidorowego. No. Dwie kapusty zrobiliśmy pół na pół. Będzie dobry, na pewno będzie pyszny. Karkóweczka śląska, czosnek, śliwka, wszystko jest oprócz śliwowicy. No, ale życie, no, życie jest bardzo okrutne. Jest bigosik? Pysznie, pysznie. Polski bigos. Z polską kiełbasą, z niemieckim mięsem i turecką bułką. Taki miks tylko u salamonów. Jak wam smakuje? Dobrze. Dobry? Ostry jest, nie? Dużo pieprzu dałam. Jak smakuje bigosik? Konkretne. Matka umie jednak bigos odpierdzielić. Matka to jest kobieta do wszystkiego. Dobra, wszyscy już się najedli.
Trochę za dużo pieprzu, nie uważasz? Zobaczymy, co pan. Tak, wiesz. Do wódeczki dobry. Do wódeczki dobry. Taki przepieprzony. O, Coca-Cola. Oj, dzięki. Została przyniesiona Coca-Cola. Coś pięknego. Życzę jak król. Co ty robisz? Włożyłam do pudełka. Idę zanieść sąsiadom. Po co sąsiadom zanosisz to? Zaniosę. Za nie bigosu nie jedli w życiu? Nie, no nasi sąsiedzi nie chcą. Nie, zaniosę taki gar cały czas zanieść. Się podlizać. Dali. No idź, no. Ja to kameruję, nie? Nie ma takiej opcji. Idziemy. Zobaczymy. Dobra, ja tam nie idę, nie? Ona tam dzwoni. Tu się muszę patrzeć. Ona tam dzwoni. Co ty robisz? Zaniosłam, ale my tej, Melanie nie ma w domu, zaniosę jej później. No taka akcja, wiesz. Słuchajcie, jak będzie się wam filmik podobał, wbijcie 50 łapek, to robimy kolejną akcję. Może nie z sąsiadami.